Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszego województwa i wszyscy spoza granic naszego regionu, którzy oglądacie ten przekaz. Święto Konstytucji 3 maja, Święto Flagi to dwa wydarzenia w kalendarzu, które skupiają naszą uwagę każdego roku na sprawy najważniejsze. Wszak Konstytucja 3 maja dała nam podwaliny naszego dzisiejszego, w XXI wieku wolnego kraju. To na tej bazie, na tej lekcji patriotyzmu, odpowiedzialności za losy kraju, dziś budujemy naszą ojczyznę w XXI wieku. Nie będziemy mogli świętować jak każdego roku. Nie będziemy mogli spotkać się na wiecach, na majówkach, na wspólnych uroczystościach. Za to przyjdzie nam świętować w rodzinie i może to jest dobry moment, aby o sprawach najważniejszych porozmawiać z naszymi najmłodszymi. Czym jest patriotyzm w XXI wieku? Czym jest patriotyzm dla 10-latka, dla 18-latka, dla naszej młodzieży, naszych dzieci? Jakim powinien być? Jaka jest rola każdego z nas, aby wypełniać zobowiązanie solidarności. Tej solidarności, która w roku 80. przywróciła nam wolność, ale również tej solidarności, o której mówił Jan Paweł II, będąc w Gdańsku. Podczas stanu przecież wojennego używał słów, w których wyjaśnił, że Solidarność to nie tylko ruch zawodowy, nie tylko ruch społeczny, ruch polityczny, wolnościowy, ale może nade wszystko wzajemna odpowiedzialność, wzajemnie brzemiona swojenościa. I abyśmy tak rozumieli dzisiaj, w tym bardzo trudnym przecież okresie, kiedy właśnie Solidarność jest najważniejszym spoiwem funkcjonowania naszego społeczeństwa, kiedy Solidarność determinuje lekarzy, ratowników, pielęgniarki, wszystkich, którzy narażają swoje zdrowie, swoje życie, ratując innych chorych, tych, którzy dziś cierpią z powodu pandemii. Oby tej solidarności, która tworzy nasze współczesne, nowoczesne państwo, nigdy nam nie zabrakło. Ten rok jest rokiem szczególnym również dlatego, że obchodziliśmy na początku, przecież w styczniu, 100. rocznicę powrotu Kujaw i Pomorza do macierzy. 100 lat od odzyskania na naszych ziemiach niepodległości. Po blisko 150 latach zaborów Polska się odrodziła. Dziś wspominamy wszystkich tych, którzy o wolność walczyli, nawet w najbardziej mrocznych i trudnych czasach. W czasie zaborów, kiedy za bycie Polakiem groziła zsyłka, kazamaty lub śmierć. Kiedy tysiące patriotów szło w kolejnych powstaniach w bój, licząc na to, że dzięki temu wolność odzyska. Kiedy milionami nasi rodacy ginęli w czasie I wojny światowej, walcząc często po przeciwnych stronach frontu, jednak marzyli o niepodległej. I przyszłej się odrodziła właśnie dzięki tym, którzy o niej myśleli, modlili się o nią i o nią walczyli. Tak było podczas II wojny światowej. Tak było również podczas długiego, dość mrocznego okresu stalinizmu i przecież potem niepełnej niepodległości w czasach PRL. Ten rok jest również szczególny, ponieważ już wkrótce będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin naszego patrona. Już o nim wspomniałem, świętego Jana Pawła II, patrona naszego województwa. Jest to dobry moment na to, aby już dziś pomyśleć o tym, jak chcemy przeżyć ten czas. Wszak Jan Paweł II nie tylko jest przecież naszym patronem, ale
największym w historii dziejów naszego narodu, Polakiem. Człowiekiem, który dokonał nie tylko zmian duchowych, był przywódcą religijnym, ale jak wiemy, dokonał zmian politycznych, był uczestnikiem tych zmian na całym świecie. Był orędownikiem pokoju, był człowiekiem, który dawał ludziom nadzieję. Chciejmy zatem właśnie przy naszych stołach, wśród członków naszej rodziny, porozmawiać również o tym człowieku. Patriotyzm jest więc wyzwaniem, na którym budujemy wolność. Z kolei wolność daje nam możliwość tworzenia wspólnoty. Takiej wspólnoty, jaką jest wspólnota chociażby narodowa. A ta wspólnota organizuje się w państwo demokratyczne, które oparte jest na zasadach solidarności, na konstytucji, na dokumentach, które są akceptowane przez ludzi i pochodzą od ludzi i ludziom służą. Niech żyje 3 maja. Gaudem mater Polonia.